Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu wynikowym po drugim kwartale 2023 roku. Jak widzicie Państwo, tło do spotkania mamy mocno tenisowe. Wciąż przeżywamy emocje niedawno zakończonego turnieju tenisowego WTA 250, BNP Paribas Warsaw Open i cieszymy się, że mogliśmy ten turniej wesprzeć z jednej strony, a z drugiej, że wygrała tradycyjnie Iga Świątek, choć tutaj na kortach Legii po raz pierwszy. Proszę Państwa, agenda spotkania jest dość typowa. Najważniejsze informacje, trochę o makro, wejdziemy głębiej w nasze finanse, spojrzymy na perspektywy i porozmawiamy na tematy, które Państwa będą interesowały, czyli postaramy się odpowiedzieć na pytania, które mogą paść zarówno z sali, jak i różnego typu kanałami bardziej zaawansowanymi. Najważniejsze informacje. Zacznijmy od liczb. W drugim kwartale, mimo trudnych warunków makroekonomicznych, bank wypracował 460 milionów złotych zysku netto. Uważam, że jest to solidny wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwotę utworzonych rezerw na ryzyko związane z portfelem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. 356 milionów rezerw w drugim kwartale w istotny sposób obciążyło nasz wynik. Przychody wzrosły 5% kwartał do kwartału i 16% rok do roku. W związku z tym cieszy nas zachowanie pozytywnej dynamiki przychodowej. Jest to efekt zarówno wzrostu przychodów odsetkowych netto, jak i przychodów z wymiany walut. Natomiast wyniki prowizyjne utrzymaliśmy na bardzo solidnym poziomie, choć lekko niższym niż w pierwszym kwartale, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Parę rzeczy, które chciałbym podkreślić. Po pierwsze, zwiększyliśmy znacząco wolumen naszego zrównoważonego finansowania na rynku, w którym popyt na finansowanie był i pozostaje relatywnie niski. 8,4 miliarda to łączny wolumen na koniec drugiego kwartału i to jest coś, co nas cieszy. Jest to dla nas istotne, zgodne z naszymi wartościami, przekonaniami i założoną strategią. Wspomniałem o utrzymującym się niskim popycie na finansowanie, zarówno po stronie detalicznej, jak i po stronie korporacyjnej. Nasza aktywność, jeśli chodzi o kredytowanie hipoteczne, pozostaje na niskim poziomie. Jesteśmy tu mocno selektywni i ograniczamy ten produkt do naszych lojalnych klientów. Cieszy nas również wzrost ilości klientów w strategicznych dla nas segmentach przy równoczesnym niewielkim spadku łącznej liczby klientów, o czym będzie za chwilę, co wynika z faktu, że strategicznie koncentrujemy się na tych segmentach, które uważamy za bardziej wartościowe i tych klientach, dla których chcemy i możemy być bankiem pierwszego wyboru, bankiem transakcyjnym, z którym klienci zwiążą się na dłużej, na trwałe i będą chcieli pracować w wielu obszarach produktowych. Krótko o wątkach strategicznych, o filarach strategicznych. Wspomniałem o filarze pozytyw, o wolumenie finansowania zrównoważonego. Tu warto dołożyć jeszcze fakt, że byliśmy wiodącym uczestnikiem największej w historii polskiego rynku emisji obligacji zrównoważonych. Kilka dużych transakcji o charakterze strukturalnym i równocześnie powiązanym ze zrównoważonym rozwojem, czy sustainability linked loans. Wydaje się, że w tym obszarze mamy bardzo wysokie kompetencje i absolutnie aspirujemy do bycia liderem, którym, choć nie ma na to oficjalnych danych, w naszym przekonaniu jesteśmy. Duży, solidny, pozytywny wzrost wolumenu produktów inwestycyjnych. To jest również sytuacja, która cieszy. Z jednej strony pozytywny rozwój po stronie depozytowej, ale z drugiej strony klienci coraz chętniej, coraz częściej inwestują w oferowane przez nas rozwiązania inne niż depozyty terminowe. Powinienem pewnie wspomnieć jeszcze nawet chwilę temu, a zrobię to teraz, że pozycja płynnościowa banku jest bardzo solidna i tu w zasadzie nasze działania koncentrują się w mniejszym stopniu na pozyskiwanie dodatkowych pasywów, a w większym na optymalizacji kosztów finansowania, które
które bank pozyskuje od swoich klientów. Trwa w dalszym ciągu i będzie trwała dalsza digitalizacja zarówno naszych rozwiązań dla klientów, ale przede wszystkim procesów wewnętrznych, digitalizacja, automatyzacja, robotyzacja, coraz więcej robotów hula po banku i realizuje procesy operacyjne, co jest oczywiście rozwiązaniem i tańszym z jednej strony, i mniej awaryjnym, czy powodującym mniejszą ilość błędów w porównaniu do rozwiązania czysto ludzkiego. No i może ostatnia refleksja. My bardzo regularnie i z dużą uważnością obserwujemy poziom zaangażowania i zadowolenia naszych pracowników, poziom ich satysfakcji z pracy w naszym banku i z radością mogę stwierdzić, że po raz kolejny w badaniu Pulse Check niedawno zrealizowanym ten wskaźnik INPS mierzący właśnie satysfakcję pracowników wzrósł, co jest źródłem naszej jako menadżerów, jako liderów dumy i satysfakcji, że w relatywnie trudnych realiach potrafiliśmy stworzyć takie środowisko pracy, taką kulturę, w której nasi ludzie, koleżanki i koledzy czują się dobrze i chcą się zaangażować we współpracę na rzecz poprawy, dalszej poprawy i wyników banku i naszej pozycji rynkowej. Kilka slajdów graficznie obrazujących dynamikę. Myślę, że na tym slajdzie widać istotny wzrost transakcyjności naszych klientów, zarówno jeśli chodzi o liczbę tokenów, jak i transakcji realizowanych blikiem. Lekki wzrost użytkowników bankowości mobilnej przy minimalnym spadku użytkowników kanałów zdalnych łącznie. Generalnie widzimy, co nie jest zaskakujące, tendencje klientów do coraz intensywniejszego wykorzystywania bankowości mobilnej i mniejszego korzystania z bankowości internetowej, która powoli odchodzić zdaje się do lamusa, tak jak kiedyś przelewy papierowe, choć oczywiście będzie z nami jeszcze przez jakiś czas. W bankowości detalicznej widzicie Państwo niższy poziom akwizycji, co wynika z faktu, że koncentrujemy się właśnie na klientach bardziej zamożnych, klientach bardziej transakcyjnych i jakby dla jasności historia o tym, że chcemy, aby nam przybywało nominalnie jak najwięcej klientów, już jest przeszłością. W tej chwili jest to selektywne podejście do akwizycji klientów. Tam, gdzie robimy to z zapałem i zaangażowaniem, wtedy, kiedy wierzymy, że ci klienci będą dla banku wartościowi, a my dla nich będziemy trwałym, stabilnym partnerem. Wspomniałem o wzroście wolumenu produktów inwestycyjnych. To ta dynamika jest zdecydowanie solidna, żeby nie rzec imponująca. No i liczba transakcji płatności za pomocą aplikacji mobilnej GoMobile. Bardzo duży wzrost potwierdzający, że transakcyjność naszych klientów się poprawia. W obszarze bankowości korporacyjnej MŚP lekki wzrost ilości klientów, wzrost wolumenów płatnościowych, czyli znów hasło transakcyjność, wygląda to w naszym przekonaniu pozytywnie, optymistycznie. Jeśli chodzi o kwestie wolumenowe, po stronie kredytowej, jak widzicie Państwo, lekki spadek kwartał do kwartału przy równoczesnym utrzymaniu udziałów rynkowych. No, popyt na finansowanie z uwagi na sytuację makroekonomiczną jest na niskim poziomie, aczkolwiek za chwilę posłuchamy Michała, który być może wniesie odrobinę optymizmu, jeśli chodzi o nieodległą przyszłość w tej materii. O kwestii ilości klientów wspomniałem. Depozyty, jak Państwo widzicie, w górę, o tyle w górę, o ile uznaliśmy za właściwe bez ścigania się, jeśli chodzi o udziały rynkowe, stąd spadek o 0,1%, który w żadnym razie nas nie niepokoi. O wynikach jeszcze słów kilka. Tu widzicie Państwo bardziej szczegółowe rozpisanie kluczowych pozycji. Nie wspomniałem o kosztach, a one zasługują zdecydowanie na istotną wzmiankę. Koszty w ujęciu kwartału do kwartału spadły, ale jest to przede wszystkim efekt niższych kosztów regulacyjnych, w szczególności kosztów BFG. Natomiast generalnie
dynamika kosztowa w ujęciu rok do roku jest pozytywna w dwojakim sensie. Koszty wzrosły, ale ten wzrost jest relatywnie niski i istotnie poniżej stopy inflacji. W naszym przekonaniu bank w sposób właściwy kontroluje koszty i planujemy to podejście w kolejnych kwartałach jak najbardziej utrzymywać. Wynik netto lekko niższy niż w poprzednim kwartale, ale rezerwy na ryzyko frankowe lekko wyższe, no nawet nie lekko, a znacząco wyższe, o więcej wyższe niż ta różnica na poziomie zysku netto. W związku z tym wydaje nam się, że możemy wyniki drugiego kwartału ocenić pozytywnie. Koszty do dochodów, wskaźnik, nad którym pracujemy po obu stronach, zarówno nad licznikiem, jak i nad mianownikiem, w dół, co oczywiście nie zaskakuje. Bardzo ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o koszty ryzyka. Drugi kwartał z rzędu, w którym bank rozwiązał więcej rezerw niż ich zawiązał, czego efektem są, jeśli można tak powiedzieć, dodatnie koszty ryzyka, choć językowo nie jest to specjalnie poprawne. Dwa kwartały z rzędu wydaje się to relatywnie unikatowym zjawiskiem na rynku bankowym. No, jakkolwiek uważamy, że nasz portfel jest portfelem bezpiecznym, stabilnym i również patrząc w przyszłość nie widzimy związanych z nim zagrożeń, to nie będziemy się czarować, że trwale będziemy notować dodatnie koszty ryzyka w kolejnych kwartałach. To nie jest ten biznes, w którym jesteśmy, nie jest o tym, on jest o przyjmowaniu dobrze wycenionego ryzyka, w związku z tym traktujemy tę sytuację oczywiście z uśmiechem, ale bardziej jako incydentalną niż trwale powtarzalną. Zwrot na kapitale 16%, czyli powyżej szacowanego kosztu kapitału. Myślę, że to nie wymaga dalszych komentarzy. I tyle na początek z mojej strony. Oddaję głos Michałowi Dybule. Dziękuję. Dziękuję Przemku. Dzień dobry Państwu. No cóż, drugi kwartał, podobnie jak początek roku, upłynął pod znakiem słabej koniunktury. Tutaj ostateczne dane, czy wstępne dane o PKB w drugim kwartale poznamy w przyszłym tygodniu. Natomiast wszystkie te informacje, którymi już teraz dysponujemy, wskazują na to, że prawdopodobnie w tym ujęciu rocznym utrzymała się lekko ujemna dynamika zmian. Także pewnie to, co chyba smuci i martwi, to to, że faktycznie po tej stronie wytwarzania PKB przede wszystkim przemysł słabuje. Tutaj te dane za drugi kwartał też były wyjątkowo słabe. Spadało również wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, sprzedaż detaliczna i pewnie chyba takim jedynym od strony branżowej jasnym punktem było budownictwo, gdzie ten spadek był bardzo niewielki, o ile w ogóle wystąpił. Patrząc w przód, to co nas czeka, no wydaje się, że chyba te kolejne miesiące, druga połowa roku i rok przyszły, powinny być lepsze, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Natomiast to ożywienie będzie stopniowe, raczej niespecjalnie imponujące i dość mocno zdywersyfikowane, jeśli chodzi o branżę. Tutaj dość istotnie wybijają się sektory usługowe, gdzie ta koniunktura zdaje się poprawiać szybciej i mocniej, natomiast przemysł wciąż znajduje się w takiej dość trudnej sytuacji i te perspektywy, przynajmniej krótkoterminowe, nie wyglądają dobrze. Jeśli chodzi o sposób wydatkowania czy czynniki wydatkowe po stronie rachunków narodowych, to wydaje się, że tym głównym motorem ożywienia powinna być konsumpcja czy wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych. Spada inflacja, to jest o tyle ważne, że pod koniec drugiego kwartału realne wynagrodzenia przestały spadać i w tych kolejnych miesiącach będą rosły relatywnie szybko, co powinno sprzyjać poprawie
koniunktury, jeśli chodzi o branże produkujące i dobra, ale przede wszystkim usługi konsumpcyjne. Inflacja. Tutaj też taki dość zniuansowany obraz. No z jednej strony prawdopodobnie najpóźniej we wrześniu inflacja obniży się do jednocyfrowych poziomów, natomiast za tym spadkiem czy tym obniżaniem się inflacji stoją przede wszystkim czynniki podażowe, taniejące surowce, materiały, komponenty. Natomiast jeśli chodzi o te czynniki bardziej generowane przez nasz rynek pracy, czy też wybór polityki gospodarczej, czyli szybko rosnące nominalne wynagrodzenia, wzrost wydatków bieżących sektora finansów publicznych, to wszystko podtrzymuje relatywnie wysoką presję inflacyjną, jeśli chodzi o inflację bazową, czy tutaj w tym wypadku ceny usług, i to prawdopodobnie w tych kolejnych miesiącach nie będzie się zmieniało, czyli z jednej strony bieżąca inflacja będzie spadać, będzie obniżać się, natomiast inflacja bazowa raczej pozostanie dość wysoka i zdecydowanie odbiegająca od celu Narodowego Banku Polskiego. To, że tak będzie, nie powinno jednak powstrzymać w naszym przekonaniu rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie. Tutaj wydaje mi się, że dość istotna była ta konferencja po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, gdzie prezes NBP no tak dość jasno określił warunki, które muszą być spełnione, żeby bank centralny rozpoczął obniżanie stóp procentowych, czy inflacja spadająca do jednocyfrowych poziomów i te perspektywy inflacyjne wciąż obniżające się. No naszym zdaniem to powinno nastąpić już we wrześniu, no i do końca roku pewnie więcej niż jedną obniżkę stóp procentowych zobaczymy. Takie są nasze prognozy w tym momencie. Niższe stopy procentowe, trochę lepszy popyt. Myślę, że to też oznacza pewnego rodzaju zmiany, jeśli chodzi o nasze bilanse zewnętrzne jako kraju, bilans handlowy, bilans na rachunku bieżącym. To jest o tyle ważne, że wydaje się, że te znów pojawiające się nadwyżki na rachunku bieżącym są chyba tym głównym czynnikiem fundamentalnym, który wspiera kurs złotego. Tutaj w ostatnich kilku dniach złoty tracił. Naszym zdaniem w perspektywie tych kolejnych miesięcy saldo, czy to obrotów towarowych, czy na rachunku bieżącym, raczej poprawiać się nie będzie, co może stanowić no, taki fundamentalny czynnik do pewnej dalszej korekty, jeśli chodzi o kurs złotego. Na końcu nasza branża, sektor bankowy. No cóż, kiepska koniunktura, wysokie stopy procentowe to nie jest nigdy dobry czas dla wzrostu akcji kredytowej. Tutaj rzeczywiście od kilku miesięcy to delewarowanie netto sektora prywatnego, czy to gospodarstw domowych, czy korporacji, nabiera tempa. Depozyty rosną o wiele szybciej niż kredyty i pewnie z taką sytuacją wciąż będziemy mieli do czynienia, przynajmniej w tym najbliższym okresie. Natomiast to nie jest tak, że tutaj nie widać oznak pewnej poprawy, przede wszystkim w segmencie gospodarstw domowych. Popyt na kredyt zdaje się powracać, zarówno jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, jak też i kredyty konsumpcyjne. Tutaj te dane za czerwiec, one wskazują poprawę, jeśli chodzi o tę nową produkcję kredytów w tym segmencie. Pewnie troszeczkę gorzej czy słabiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kredyty korporacyjne czy kredyty dla przedsiębiorstw. Tutaj ta dynamika będzie pewnie w kolejnych miesiącach będzie raczej spadkowa. Tutaj może wrócę do tego, o czym mówiłem troszeczkę wcześniej. Ożywienie będzie głównie niesione przez branże usługowe, które generalnie raczej zgłaszają mniejsze zapotrzebowanie na kredyt nawet w okresach ekspansji, niż dzieje się to w przypadku, gdyby ożywienie było przede wszystkim zasługą przemysłu. Natomiast
Pewnie jest tak, że ten dołek, jeśli chodzi o popyt na kredyt, akcję kredytową, gdzieś już się albo zdarzył, albo za chwileczkę będziemy go mijać. Dziękuję serdecznie i przekazuję pałeczkę prezesowi Embłosnemu. Dzień dobry Państwu. Jak mówimy o pierwszym półroczu 2023, to warto powiedzieć, że osiągnęliśmy solidne wyniki i solidny zysk netto pomimo znacznych rezerw na kredyty walutowe, co powodowało finalnie bardzo pozytywny zwrot z kapitału na poziomie 16%, a było wynikiem wzrostu przychodów we wszystkich w zasadzie kategoriach, utrzymania kosztów operacyjnych na wyższym, ale proporcjonalnie niższym wzroście niż przychody. No i z drugiej strony koszty ryzyka były bardzo ograniczone, to co było powiedziane już, one były lekko dodatnie, aczkolwiek to na pewno nie będzie coś, co będzie stałym trendem, a do tego jeszcze wrócę. Finalnie dzięki również sytuacji takiej, że aktywa ważone ryzykiem zostały zmniejszone i wycena papierów wartościowych miała lepsze odzwierciedlenie i lepszą wycenę, to nasz wskaźniki kapitałowe uległy dalszej poprawie. Jeśli mówimy teraz o kredytach, to jest coś, co i z punktu biznesowego, ale też i z punktu ryzyka jest pewnym problemem, bo ja patrząc na to chciałbym, żeby kredyty z utratą wartości malały, ale te kredyty, które są performujące, żeby one rosły. Natomiast sytuację mamy na rynku taką, co też już było wspomniane, że zarówno ten popyt korporacyjny, ale również jeśli chodzi o kredyty hipoteczne na rynku bardzo zmalał i produkcja, którą robiliśmy w latach poprzednich jest nieporównywalna do tego, co robimy teraz. Takim dobrym zwiastunem są kredyty gotówkowe, bo tutaj jakby w drugim kwartale zauważamy dużo większą aktywność i dużo większe zainteresowanie, ale również finalnie dużo większą produkcję niż mieliśmy ją w kwartale pierwszym. Kredyty walutowe, a w zasadzie kredyty frankowe. Udział tych kredytów stabilnie maleje w naszym portfelu, w tej chwili to jest 3,7%. Jeśli chodzi o ilość pozwów, to kwartał drugi jest podobny, jeśli chodzi w porównaniu do kwartału pierwszego. Co jest istotne, to jest bardzo duża i pozytywna dynamika ugód, które zawieramy. Myśmy zaproponowali ugody do ponad 12 tysięcy klientów. W tej chwili zmaterializowanych ugód jest ponad 2600, natomiast zaakceptowanych 3400. Wydaje się, że powinniśmy za chwilę przebić w ogóle, jeśli chodzi o poziom zawartych ugód, poziom 3000 ugód. Obserwując również nasz portfel i wyroki, które się odnoszą do niego, w drugim kwartale utworzyliśmy dodatkowe rezerwy. W tej chwili wartość rezerw na koniec okresu to jest ponad 2,1 miliarda i to też warte jest zaznaczenia, że bank nie miał konieczności tworzenia dodatkowych rezerw ze względu na orzeczenie TSUE, gdyż bank nigdy nie przewidywał dodatkowych dochodów od klientów z tytułu skorzystania z kapitału. Jeśli chodzi o depozyty klientów, to bardziej jest praca nad optymalizacją kosztu tych depozytów, natomiast sytuacja jest, jeśli chodzi o depozyty płynnościowe banku, bardzo stabilna i wydaje mi się, że dalsze poprawianie wskaźników jako takich nie jest konieczne. Bardziej powinniśmy dzisiaj pracować na koszcie pozyskania niż na to, żeby osiągnąć lepsze wskaźniki płynnościowe niż mamy je dzisiaj. Produkty inwestycyjne. Po pierwsze znaczny wzrost, ponad 12 miliardów w tej chwili, jeśli chodzi o
produkty inwestycyjne w zarządzaniu. No i warto zwrócić uwagę, że prawie 3/4 tych produktów inwestycyjnych to są instrumenty funduszy inwestycyjnych, które inwestują na rynku krótkoterminowych papierów skarbowych, dłużnych papierów skarbowych. I tutaj widzimy bardzo duże zainteresowanie. Wynik z tytułu odsetek narastająco za 6 miesięcy 2023, jak i kwartał do kwartału poprawa wyniku, głównie dzięki lokowaniu nadpłynności w papiery wartościowe, ale również szybszym wzroście dochodowości kredytów i optymalizacji kosztu depozytów. Wpływ wakacji kredytowych praktycznie neutralny, bo w pierwszym kwartale, zarówno i w drugim, rozwiązania rezerw na poziomie 11 milionów złotych. A wynik z tytułu opłat prowizji, znormalizowanie porównywalne, bo mamy 308 milionów do 325, natomiast w pierwszym kwartale przy 325 milionach uwzględnione było 20 milionów przychodów z rocznej prowizji za wsparcie sprzedaży od Mastercard, w związku z czym znormalizowany wynik to jest 305 i 308 i to wydaje się, że to jest sytuacja prawidłowa i jak najbardziej stabilna. No i wynik z działalności handlowej inwestycyjnej, bardzo dobra transakcyjność z klientami, wsparta przez lepszy wynik na transakcjach FX swapowych. Dodatkowo nasz bank uczestniczy jako pasywny inwestor i jest akcjonariuszem wśród firm korporacyjnych i tutaj dokonaliśmy sprzedaży naszych akcji czy udziałów w jednej z firm i zmaterializowaliśmy dodatkowy wynik na takiej transakcji w drugim kwartale tego roku. Koszty działania i amortyzacja jak najbardziej pod kontrolą. Wynikiem tego jest poprawa wskaźnika kosztów do przychodów do poziomu 42%. Jeżeli nie uwzględnimy, powiedzmy, kosztów regulacyjnych, to schodzimy na poziom 39%. Jeśli chodzi o wzrost kosztów operacyjnych, to jest to wzrost jednocyfrowy. Jeśli chodzi o komponent wzrostu kosztów związanych z zatrudnieniem, to jest 10%, jeżeli bierzemy skalę pierwszego półrocza 2023 do poziomu 2022. No i teraz, jeśli chodzi o odpisy i o ryzyko kredytowe, to sytuację mamy następującą. Te niskie koszty, a w zasadzie dodatnie, one były jednorazowe zarówno w pierwszym kwartale, jak i w drugim kwartale. To wynika z tego, że poziomy odzysków, które mamy, były prawidłowe i duże. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale był bardzo duży odzysk, jeśli chodzi o klientów korporacyjnych. W drugim kwartale to był odzysk 46 milionów, a wynika z restrukturyzacji w zasadzie największego kredytu, jaki bank miał z utratą wartości. Także nie możemy powiedzieć, że to będzie taka sytuacja powtarzalna i stabilna, dlatego że poziom kredytów z utratą wartości jest w tej chwili już bardzo niski. Mamy taką sytuację, że restrukturyzując z jednej strony portfel w przeszłości, mając go dobrze obrezerwowanego, no rozwiązywaliśmy rezerwy. I to się działo do teraz w zasadzie. Z drugiej strony rośliśmy i nie było nowych wejść do fazy trzeciej. Myślę, że przychodzi taki moment w tej chwili, że dojdziemy do sytuacji przełamania, no bo już praktycznie, jak zobaczymy na kolejnym slajdzie za chwilę, to my nie mamy zbyt dużo wolumenu do restrukturyzacji, a na pewno coś zacznie wchodzić z istniejącego portfela do fazy trzeciej. Ja bym tylko podkreślił, że my w ciągu ostatnich 4 lat nie mieliśmy żadnego korporacyjnego większego defaultu. To nie znaczy, że go chcemy mieć. Oczywiście, że go nie chcemy mieć, ale te rzeczy się zdarzają i kiedyś się u nas również zdarzą. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne,
cały czas bardzo dobry performance tych kredytów. Jeśli chodzi tutaj o udział fazy drugiej w kredytach brutto, nie zwiększony, ale nie wynika z tego, że cokolwiek się psuje, po prostu nie ma nowej produkcji, a jest spłata, prawda? Więc jak nie ma nowej produkcji, a jest spłata, a zostaje nawet ten sam nominał w fazie drugiej, no to procentowo następuje wzrost. No i teraz, jeśli chodzi o kredyty z utratą wartości, to jest sytuacja bardzo stabilna. Nominalnie jesteśmy na najniższym poziomie 2,8 miliarda i procentowo 3,1%. Moim zdaniem na polskim rynku i przy tej sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej to jest poziom, którego raczej dalej w dół nie powinniśmy i raczej nie będziemy przekraczali. To jest graniczna sytuacja 3%. Banki bezpieczne to do 5% kredytów z utratą wartości, więc tutaj mamy bardzo duży space jeszcze, bardzo dużo miejsca do tego. Chcemy utrzymywać raczej ten poziom, który jest i skupić się na dalszej produkcji i wzroście aktywów pracujących. Dalej, jeśli chodzi o jakość portfela i fazy, również pokrycie, sytuacja niezmienna i stabilna we wszystkich segmentach. Nie obserwujemy tutaj w jakikolwiek sposób dodatkowych wejść, czy do fazy drugiej, czy do fazy trzeciej, w jakimkolwiek segmencie. Czyli finalnie mamy taką sytuację, że praktycznie to, co mogliśmy zrestrukturyzować i odzyskać, to zrobiliśmy. Z drugiej strony nie mamy żadnych dodatkowych wejść, a te restrukturyzacje również pozwalały rozwiązywać rezerwy. Czy restrukturyzacje, czy sprzedaż, bo również dokonywaliśmy sprzedaży aktywów w drugim kwartale niepracujących i tam również osiągnęliśmy wynik pozytywny, w związku z czym wydaje się, że jesteśmy w bardzo jasnej i czystej sytuacji, jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego. No i na koniec sytuacja kapitałowa, poprawiające się wskaźniki. Tutaj są przede wszystkim dwa komponenty. Mniejsza wartość aktywów ważonych ryzykiem, która powoduje większy procentowo wskaźnik zarówno T1, jak i TCR. Z jednej strony, no i lepsza wycena, jeśli chodzi o papiery wartościowe, która również się przyczynia do wzrostu kapitału. Dziękuję. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca części prezentacyjnej. Słowo podsumowania, solidne wyniki w drugim kwartale i w całym pierwszym półroczu, mimo trudnych warunków makroekonomicznych i wysokiego poziomu rezerw na ryzyko frankowe, mówiąc w uproszczeniu. Jesteśmy w roku i spowolnienia gospodarczego, i zbliżających się wyborów. I to niesie pewną niepewność, jeśli chodzi o to, co może się jeszcze wydarzyć w najbliższych miesiącach, zwłaszcza w kontekście ryzyka regulacyjnego, czy też ryzyka dodatkowych obciążeń dla sektora. Zobaczymy. Gdyby nie te czynniki zewnętrzne, byłoby niewątpliwie więcej optymizmu zarówno w nas, jak i wśród naszych zacnych konkurentów. My robimy swoje, koncentrujemy się na podnoszeniu jakości obsługi naszych klientów, na dalszej digitalizacji, na poprawie efektywności, na automatyzacji, na wspieraniu zrównoważonego rozwoju naszych klientów, zarówno poprzez edukację, jak i finansowanie. Ryzyk wokół jest sporo. Bank jest dobrze przygotowany, żeby stawiać im czoła. W związku z tym robimy swoje i zobaczymy, co przyniesie ta najbliższa przyszłość. Dziękuję za uwagę w tej części i przechodzimy płynnie do sesji pytań i odpowiedzi. Nie przechodzimy przez te slajdy, jak Państwo zresztą wiecie. Chyba nie ma slajdu Q&A, tak? Tutaj nigdzie, żeby tak oficjalnie tę część zacząć, to zaczynamy ją bez slajdu w tle. Jest kilka pytań z przestrzeni zdalnej, ale kurtuazyjnie zapytam, czy są pytania z sali.
i od nich zaczniemy. Adam Sofuł, agencja SB News. Dzień dobry. Chciałem zapytać, kiedy bank wprowadzi o jakiś harmonogram wprowadzania produktów opartych o stawkę WIRON, w jakich obszarach to się najpierw pojawi? I pytanie pojawiające się pewnie na każdej konferencji, jak dużo jest prób podważania wskaźnika WIBOR w waszym przypadku? Czy z iloma się spotkaliśmy? I od razu drugie może zadań. Z tego co pamiętam, może nie był to sceptycyzm, ale wstrzemięźliwość wobec tego programu kredyt 2%. Czy ta wstrzemięźliwość się utrzymuje i czy bank zamierza wziąć udział w tym programie, a także czy tworzyć konta mieszkaniowe? Dziękuję. To już więcej tutaj pytań naraz nie dźwignę, i tak pewnie połowy zapomniałem. Zacznijmy od WIBOR-u i WIRON-u. Bank ma precyzyjny harmonogram oferowania produktów opartych o stawkę WIRON. Na pierwszy ogień pójdą produkty w obszarze bankowości korporacyjnej. Natomiast naszym zamiarem jest przeniesienie całej nowej produkcji na WIRON do końca pierwszego półrocza przyszłego roku. Tu prace trwają, oczywiście to jest projekt wymagający, ale nie budzący naszego niepokoju. Jeśli chodzi o pozwy WIBOR-owe, wydaje mi się, tak, dobrze pamiętałem, ale się upewniłem, bank otrzymał 11 takich pozwów. W żadnym nie mamy instytucji zajęcia. Żaden z nich nie jest rozstrzygnięty. Ja zawsze podkreślam i uważam, że chciałbym to zrobić i przy tej okazji. Bardzo solidny, mocny, spójny głos instytucji regulacyjnych daje nam podstawy do optymizmu, jeśli chodzi o to zjawisko. I ono oczywiście jest groźne, bo gdyby orzecznictwo poszło w kierunku podważania integralności WIBOR-u, mielibyśmy absolutny kataklizm. Wierzę wszakże, że do tego nie dojdzie i że głos zarówno ekspertów, jak i kluczowych instytucji czuwających nad bezpieczeństwem sektora finansowego będzie wyraźnie usłyszany i przełoży się na linię orzeczniczą. To było WIRON, pozwy, kredyty hipoteczne, tak zwane na 2%. My świadomie nie podjęliśmy decyzji o dołączeniu do tego programu. Obserwujemy jego rozwój. Oczywiście nie wyklucza to, że taką decyzję podejmiemy na jakimś późniejszym etapie. I chyba tyle na ten temat. Dziękuję. Hubert Bigdowski, WNF. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie o ugody frankowe. Liczba podpisanych ugód 2617 na koniec czerwca faktycznie w porównaniu kwartał do kwartału jest duża, ale na ponad 12 tysięcy propozycji ugód i zaakceptowanych około 3400 wskaźnik podpisanych jest dosyć niski. I tu jest moje pytanie, czy bank będzie próbował jakoś uatrakcyjnić ten program w kontekście tego, że jednak znacząca część wyroków jest dla banku niekorzystna. No powiem tak, my negocjujemy warunki ugód z klientami na zasadach indywidualnych. A w związku z tym nie mówimy tu o wystandaryzowanym programie, tylko mocno elastycznym podejściu banku. I wprost odpowiadając na pytanie, tak, jest możliwe, a nawet wysoce prawdopodobne, że będziemy wracać do klientów, którzy poprzednio nie zaakceptowali warunków ugody, proponując zmienione warunki. W związku z tym mam nadzieję, że spośród tych klientów, którzy ugodą nie byli zainteresowani, pewna część do takich ugód przystąpi finalnie. Przejdę do pytań z przestrzeni zdalnej. Olu. Tak, to ja tutaj wesprę. Dzień dobry Państwu, więc tak, przechodząc do pytań zdalnych, Agnieszka Morawiecka, Puls Biznesu, z czego wynika intencjonalnie ograniczona sprzedaż kredytów hipotecznych? Czy ma to bezpośredni związek z niepewnością prawną w Polsce dotyczącą zawierania długoterminowych umów z klientami?
czy to będzie trwały trend w banku? I drugie pytanie w tym zakresie, czy selektywna polityka w segmencie kredytów hipotecznych będzie kontynuowana, czy jednak bank spodziewa się większej sprzedaży tych kredytów? Próbując łączyć oba te pytania, zacznę od stwierdzenia, że bank oferuje kredyty hipoteczne swoim klientom, którzy z bankiem chcą związać się na dłużej i pracować z nami szerzej, czyli klientom transakcyjnym. I nam na budowaniu takich relacji bardzo zależy. Natomiast nie jesteśmy aktywnie oferującym kredyty hipoteczne poza nasz portfel klientowski i na razie nie przewidujemy zmiany tego podejścia. Z czego ono wynika? Po pierwsze z tego, że chcemy budować relacje oparte o szeroką współpracę i transakcyjność, a nie tylko o najdłuższy w polskich realiach kredyt, ale również wynika to z szeregu ryzyk, które z kredytami hipotecznymi się wiążą, z których część się zmaterializowała i jest swoistą lekcją. Nie będę wracał do kredytów walutowych, bo tę historię znamy. Jeśli chodzi o kredyty złotowe, to wakacje kredytowe pokazały, że jest to wrażliwa kategoria aktywów. Dyskusje obecnie trwające o tym, czy klient powinien mieć nieograniczone prawo do bezkosztowego refinansowania kredytu na stałą stopę w realiach, w których stopy procentowe spadają, pokazuje, że również tu tkwi istotne ryzyko finansowe. W związku z tym ta niestabilność zdecydowanie jest jednym z czynników, który powoduje, że nasza polityka, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, jest taka, jaką Państwo znacie. Teraz paczka pytań. Kamil Stolarski, Santander. Jakiego poziomu rezerw na portfel CHF należy spodziewać się w kolejnych kwartałach? To Państwo wiecie, że my takich forward looking liczb to nie podajemy. Natomiast mogę powiedzieć jednoznacznie, historia budowania rezerw na ryzyko frankowe nie jest absolutnie zakończona i będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach. Natomiast co do konkretnych kwot, to zachowam tu milczenie. Jaka jest wrażliwość przychodów na spadek stóp? Ja nawet wczoraj już byłem o to pytany i pamiętam, jeśli chodzi o stopy procentowe w polskim złotym, to spadek o 100 punktów przełożyłby się przy oczywiście niezmienionym bilansie na spadek przychodów o 130 milionów złotych w horyzoncie 12 miesięcy. Czy należy się spodziewać transakcji na akcjach BNP Polska jeszcze w tym roku w związku ze zobowiązaniem BNP Paribas co do płynności BNP Bank Polska? Proszę Państwa, ja to już tłumaczyłem przy wielu poprzednich okazjach. Chętnie powtórzę po raz kolejny. Jak zresztą z samego pytania wynika, jest to zobowiązanie naszego większościowego akcjonariusza i tylko on jest właściwą stroną do udzielenia odpowiedzi, czy i kiedy taka operacja będzie realizowana. Z czego wynika spadek liczby pracowników? Czy należy zakładać dalsze zmniejszanie liczby pracowników? Spadek liczby pracowników wynika z faktu, że szereg procesów realizowanych przez ludzi metodycznie przechodzi w ręce technologii. I to się będzie działo i kontynuowało. W związku z tym odpowiadam twierdząco, tak, zakładamy, że liczba pracowników będzie metodycznie malała wraz z rozwojem czy zaawansowaniem technologicznym banku, głównie jeśli chodzi o procesy wewnętrzne. Kiedy najwcześniej BNP wypłaci dywidendę? No to jest pytanie polityczne też trochę. I mam taką chwilę zawahania, bo to, czy wypłacimy dywidendę, zależy od tego, jaki wynik wypracujemy i to w istotnym stopniu kontrolujemy. Zależy też od polityki dywidendowej, którą
corocznie ogłasza Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Zależy również od tego, jaką decyzję podejmą nasi akcjonariusze. Ja osobiście chciałbym, żebyśmy byli w sytuacji, w której możemy wypłacić dywidendę już w przyszłym roku. Dobrze, na pytanie o Wiron już odpowiadaliśmy. Tak. Także pytanie jeszcze do online'a bądź tutaj osób obecnych. Czy mamy jeszcze jakieś szansa na ostatnie pytanie? Bo tu jest jeszcze takie pytanie w kontekście Wironu. Czy mają Państwo wiedzę, czy spread korygujący jest w przygotowaniu? No, myślę, że nie mamy innej wiedzy niż każdy z uczestników rynku. Jest sporo dyskusji w tle dotyczących samej tranzycji i tu wolałbym się przy tej okazji nie wypowiadać na temat tego, jak ona finalnie dla całego rynku będzie wyglądała. My, jak wspomniałem, jesteśmy w zaawansowanej fazie przygotowań. Natomiast kluczowym oprócz samego przejścia na oferowanie produktów opartych o WIRON będzie data, w której zniknie WIBOR. No i tu dyskusje się toczą. Pani Marta Czajkowska-Bałdyga i IPOPEMA Securities. Dzień dobry, ja mam kilka pytań też. Natomiast pierwsze pytanie o wykorzystanie funduszu wsparcia kredytobiorców w drugim kwartale. Czy to wzrosło, czy spadło? Po naszej stronie nie. Okej. Natomiast też pytanie odnośnie kosztów ryzyka. Tutaj panowie mówili o tym, że jakby rozwiązanie rezerw dobiega raczej końca i nie należy spodziewać się kolejnych tak dużych rozwiązań. Natomiast pytanie, jaki ten poziom kosztów ryzyka przy obecnym portfelu kredytowym i obecnym rozwoju gospodarczym poziomie PKB należy się spodziewać gdzieś tam na drugą połowę roku i na 2024? Ja bym odpowiedział jakby dwojako. Z jednej strony to jest tak, no prognozy co do zasady na rok 2023, na drugą połowę i na rok 2024 nie podajemy, natomiast no widać też jakby trendy te, które są na rynku. W roku 2022 nasi rówieśnicy mieli w granicach tam 50-60 punktów bazowych, myśmy mieli w granicach 30 punktów bazowych, prawda? Więc ja myślę tak ogólnie, jeśli mówimy o całej gospodarce i o całym sektorze bankowym, to pewnie w tych poziomach banki będą się plasowały, prawda? Na pewno nie będzie takiej sytuacji, że sektor zejdzie jako taki poniżej tam 30 punktów bazowych cały i to będzie taka stabilna sytuacja, dlatego że poziom kredytów z utratą wartości ogólnie w sektorze jest dosyć niski, jest w granicach 4 lub lekko ponad 4%, w związku z czym takiej przestrzeni na bardzo duże odzyski i rozwiązywanie rezerw, które by offsetowały ewentualne straty, to, no, to jest ograniczona możliwość. Natomiast no, też będzie taka sytuacja, że te nowe kredyty z utratą wartości w końcu się pojawią. Tak? To nie jest coś, co będzie trwało na zawsze. Wydaje mi się, że sektor i tak był odporny, bo przechodząc przez okres i pandemiczny z jednej strony i wojnę, te kredyty z utratą wartości, one w sektorze nie wzrosły, a koszty ryzyka faktycznie po tym okresie, czyli w roku 2023, teraz ogólnie zmalały, prawda? Dobrze, to czy ten, patrząc właśnie na różnicę pomiędzy BNP a całym rynkiem, czy ta różnica powinna się utrzymywać? Sytuacja wygląda tak, bo to troszeczkę musimy wtedy cofnąć się. BNP
w swoim życiu miało kilka połączeń. W tych połączeniach były różnej jakości portfele. Były i dobre, i lepsze. Były takie, że w części korporacyjnej na przykład było 15% kredytów z utratą wartości, a w części gotówkowej no to ekstremalnie była sytuacja, że tam było 30%. My dzisiaj na przykład na kredytach gotówkowych mamy kredyty z utratą wartości na poziomie 5%, prawda? Czyli bardzo niski. I teraz tak, myśmy mieli inne zadanie troszeczkę niż inne banki, które budowały swoją politykę od dłuższego czasu i nie podlegały takim połączeniom, ponieważ one kreowały samodzielnie ten portfel. W BNP część jakby ekspozycji była nabyta poprzez połączenia. I teraz było bardzo duże zadanie ze strony i komercyjnej, i ze strony ryzyka, żeby w pewien sposób dokonać wymiany portfela. Tak, żebyśmy mieli portfel jakościowo porównywalny czy lepszy jak dzisiaj w stosunku do wszystkich peers. No i to oznaczało, że musieliśmy wykonać efektywną pracę po pierwsze na restrukturyzacji, dlatego że przy wyższych poziomach kredytów z utratą wartości musieliśmy je albo odzyskać, albo one się spłacały naturalnie, czyli firmy miały jednak zdolność do spłaty, czy osoby fizyczne, lub sprzedawaliśmy te aktywa. No ale żeby rosnąć przynajmniej tak jak rynek, co w zeszłym roku było bardzo dobrze widać, bo rośliśmy jakby szybciej niż rynek, no to było bardzo duże zadanie komercyjne, żeby dostarczać nowych aktywów z jednej strony, ale one musiały być również o bardzo dobrej jakości, prawda? Tak, żeby nie wchodziły zaraz w fazę drugą i trzecią. No i jeżeli dochodzimy do takiej sytuacji, że poziom kredytów z utratą wartości jest zminimalizowany tak jak teraz, a prawidłowo działa część komercyjna, czyli dostarcza tych aktywów nowych, no to dochodzimy do takiej sytuacji, że nożyce nam się rozwierają, to jest to, co ja lubię najbardziej, że aktywa pracujące rosną, a niepracujące maleją, ale efektem tego potem też są bardzo niskie koszty ryzyka. No i my dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, tak? Mamy jeszcze jedno pytanie z online'a. Trwa poszukiwanie inwestora przez Velobank. Czy BNP Paribas generalnie jest otwarty na przejęcia innych banków? Czy jesteście zainteresowani Velobankiem? Od zakończenia transakcji przejęcia działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska konsekwentnie mówimy, że nasza strategia opiera się o rozwój organiczny i nie planujemy przejęć kolejnych banków na polskim rynku. Ta strategia nie uległa modyfikacji od tamtego czasu. Dobrze, rozumiem, że już nie mamy więcej pytań, zatem dziękujemy bardzo Państwu serdecznie. Dziękujemy za uwagę, za pytania i życzymy udanej reszty lata i wszystkiego dobrego tak ogólnie. Do widzenia.